Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale YouTube. W dzisiejszym odcinku standardowo analiza Bitcoina oraz ETH. Wyznaczymy sobie potencjalne strefy zakupowe oraz sprzedażowe na Bitcoinie oraz ETH oraz sprawdzimy sobie, co wydarzyło nam się od ostatniego odcinka, ponieważ jak sami widzicie, mamy na Bitcoinie oraz ETH bardzo duże wzrosty. W tym oto momencie była duża strefa, można powiedzieć, spadkowa, jednak ona została wybita. Bitcoin przebił tą strefę. Tutaj bardzo fajnie ta strefa trzymała opór i już tutaj widzimy manipulację. Można powiedzieć, ten żółty boks, tak, zatrzymał tą cenę. Zaczynaliśmy tutaj spadki po tym double topie, tak. Następnie H4 kolejna wybiła nam stop lossy z tego szczytu oraz tego. I aktualnie, jeżeli zejdziemy do tego poziomu tutaj, czyli do tej strefy zakupowej, gdzie mamy linię trendu wzrostowego, no to ta strefa duża będzie dla nas strefą kolejną na spadki. Aktualnie wyznaczyłem dla was strefy w poprzednich filmach, tam duży ten czerwony box, gdzie cena może odbić oraz gdzie rozgrywać się na spadki pozycji, tak. Odbiliśmy aktualnie od EMY 200, czyli taka podstawowa analiza techniczna, oraz mieliśmy tutaj imbalans. Dalej uważam, że ten szczyt zostanie wybity, ponieważ jest tam bardzo dużo pieniędzy shortów. Wczoraj było zlikwidowane ponad 300 tysięcy milionów dolarów na dźwigni na Bitcoinie, na shortach. Także naprawdę te shorty zostały wybite z rynku. Ja również na BNB wybiło mi stop lossa, ale nie odpuściłem tego coina. Dołożyłem do pozycji wyżej oraz ETH dalej shortuję, także odrobiłem tą pozycję na BNB, także bardzo fajnie mi to wyszło na plus. Dalej trzymam to BNB do 212, jeżeli się uda, oraz ETH również trzymam, zobaczymy, co się wydarzy w dniu dzisiejszym. Także tak to wygląda na Bitcoinie. Strefa sprzedażowa jest, bardzo fajna reakcja, strefa na longi jest dalej w tym oto rejonie, możemy ją trochę dać trochę wyżej, ze względu na to, że tutaj mamy linię trendu wzrostowego. Także tak to wygląda na tę chwilę na Bitcoinie. Dywergencja spadkowa została wybita, bardzo duży wolumen pojawił się w tym momencie tutaj, tak, interwału H4 i została ona wybita. Niestety czasami tak się zdarza. Co do dywergencji, przejdźmy sobie tutaj na MACD, tak. Jeżeli aktualnie Bitcoin będzie tutaj akumulował sobie i wybije wyższy szczyt, a na Monumentum tutaj nie wybije tej wyższej górki tutaj, no to będziemy mieli dywergencję dalej spadkową kolejną i myślę, że z tej właśnie dywergencji możemy zobaczyć spadki. Jak sami widzicie, wyrysowałem tutaj z interwału D1, można powiedzieć, taki kanał spadkowy, tak, taki duży kanał i myślę, że właśnie jeżeli wybijemy dołem ten kanał, to zobaczymy dalsze spadki. To jest taka podstawowa analiza techniczna, tak, że tak to wygląda na ETH. Strefy zakupowe mamy, strefy sprzedażowe mamy, aktualnie jesteśmy w shorcie. Przejdźmy sobie do ETH. Tutaj na ETH była strefa ta czerwona tutaj. Ja dalej jestem w tym shorcie. Mamy zrealizowane tutaj 1206 dolarów. Udało mi się zobaczyć praktycznie dołek TP1. Entry mam 1241. Jeżeli wybiją mi w B, no to trudno. Odpuszczę tą pozycję, ponieważ jest weekend i nie mam za bardzo jak patrzeć w pozycję. Także tak to wygląda. Strefa na spadki jest. Przejdźmy sobie do EMY, tak? Myślę, że jeszcze może być jakieś podbicie do tej EMKi tutaj. I tutaj będzie można brać jakiegoś małego shorta na spadki, na odreagowanie, tak? Jeżeli z tej strefy nie zejdziemy. Okej, także tak to wygląda na ETH. Sprawdźmy sobie jeszcze, czy nie ma tutaj dywergencji spadkowej na ETH, ponieważ na Bitcoinie ona była w wczorajszym dniu, a dzisiaj na ETH również jej nie ma. Tutaj jest na małej wysepce, ale za bardzo nie biorę tego pod uwagę. Chyba że z kolejnej H4 wybijemy wyższy szczyt
a na Monumentum nie wybiją tego wyższego szczytu. Także zobaczymy, co się wydarzy na ETH. Ta cena, ta strefa spadkała dalej, trzyma. Ja gram dalej shorta. No i zobaczymy, co się wydarzy na ETH. Co do longów na ETH, no to tą linię trendu możemy sobie usunąć. Wejdziemy sobie na interwał dniowy. No i można powiedzieć, że również tutaj na ETH jesteśmy w tym kanale wzrostowym, przepraszam, spadkowym, tak, czyli bearish flag, coś takiego można powiedzieć. Jeszcze tak to wygląda na tę chwilę. Tutaj cena tak się porusza, ok, mniej więcej tak. Także jeżeli wybijemy dołem, to zobaczymy dalsze spadki. Tą strefę tutaj usuwamy. Myślę, że ta strefa już bardzo fajna reakcja była w tej strefie. No i aktualnie mamy tą strefę na wzrosty, tak? Także ona nas trzyma przed dalszymi spadkami i zobaczymy, co się wydarzy. Także tak to wygląda na ETH. W poprzednim filmie zrobiłem analizę AP pod wzrosty i spadki i ta cena, ta strefa tutaj, ok, tutaj dalej trzyma nas spadkowo, tak? Tutaj mieliśmy strefę wzrostową, tylko nie wiem, dlaczego mi się to usunęło. Aha, już wiem dlaczego, ponieważ to było na spota. Aha, to ok, tutaj dalej jesteśmy w tej strefie na spadkowej. Spójrzmy sobie na dywergencję. Dywergencję mamy, tak? Jak sami widzicie, cyk. Dywergencja spadkowa jest, także jeżeli Bitcoin pozwoli, no to AP powinno zobaczyć bardzo fajne spadki po przebiciu tej linii trendu również, tak? Czyli jeżeli tutaj będzie odbicie, no to powinien być spadek do tego właśnie longa i korpusem musimy zamknąć się poniżej tej linii trendu, takiej lokalnej na AP. Ja myślę, że też będę shortował to AP, tylko na razie mam za dużo pozycji w grze i żeby to nie było uciążliwe przez weekend. Zobaczymy, jeżeli wybije mi BNB lub ETH w entry w B, no to będę właśnie to AP szukał pod spadki, bo bardzo fajnie trzyma ta strefa spadkowa. Ok, także tak to wygląda na Bitcoinie oraz ETH. Jeżeli chcielibyście, żebym przeanalizował jakąś kryptowalutę specjalnie dla Was, zostawcie mi nazwy coina pod tym filmem, a ja zrobię strefy zakupowe oraz sprzedażowe. Pamiętajcie, że wszystko, co widzicie na tym filmie, to nie jest żadna porada inwestycyjna, tylko moje prywatne zdanie na temat tego, co się dzieje na Bitcoinie oraz ETH. Zachęcam Was również do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Pomoże mi to w rozwoju mojego kanału, za co bardzo dziękuję. Linki do giełd, do TradingView macie pod każdym filmem. Do Bybita, do Binance'a. Naprawdę polecam Wam Bybita. Bardzo fajna giełda pod futuresy. Także widzimy się w kolejnym odcinku 10 lipca, czyli będzie niedziela. Także dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!